Witajcie z tej strony Piorun, a dzisiaj jedziemy na całego. Temat filmu to jest My Little Pony, Francis Magic i My Little Pony nowe pokolenie, czyli G4 i G5. Zaczynamy. W dzisiejszym filmie chciałbym omówić z wami teorię taką, gdzie znajdują się lokacje z generacji 5. I co jest fajne, znalazłem zdjęcie na Google, które pokazuje to doskonale. Zobaczcie, tu mamy, może inaczej, tu mamy zefirowe wzgórza, Różkowo i Martin Bay, czyli Zatokę Grzyw. I Zatoka Grzyw znajduje się w tym miejscu. A tutaj jakieś tam kucyki uprawiające jabłka znajdują się w tym miejscu, w Appaloosie, co się zgadza, Las Pegasus. Dalej, Braidenwood, czyli Różkowo, znajduje się tu. No. Te rzeki tutaj z tymi górami znajdują się dokładnie w tym miejscu, ale zefirowe wzgórza znajdują się w tym miejscu. No, więc jest ciekawie. A teraz cofnę i pokażę wam coś jeszcze lepszego. Oj, nie to. Format pliku jest uszkodzony. Czyli jak zwykle. Nie to chciałem wam pokazać. Rzuty ekranu. Nie mam tego, dobra. Nie mam tego. Ale może w pobranych będę miał. O. To jest mapa Equestrii z generacji 5, znaczy 4, przepraszam, generacji 4. Gdzie mamy, w tym miejscu mamy Zatokę Grzyw, Martin Bay. W tym miejscu mamy Różkowo, a w tym miejscu mamy Zefirowe Wzgórza. A mam pytanie, a co się stało z resztą krainy? Czyżby wojna opalin Arkeiny z Twilight Sparkle spowodowała zniszczenie totalne reszty kontynentu? To jest dobre pytanie. A powiem wam szczerze, tu też widać jakieś ruiny czegoś, tu też coś było. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o właśnie generację 5 i 4, to jest w ogóle trochę dziwne. O, tu jest kraina hipogryfów. Tu mamy Smokolandię. To jest o tyle dziwne, bo ja myślałem, że Zatoka Grzyw będzie gdzieś tutaj koło Manhattanu. A wszystko znajduje się mniej więcej na tym kawałku. Ja tak sobie myślę, wiecie co, czy wojna opalin Arkeiny i Twilight Sparkle nie spowodowała totalnego zniszczenia kontynentu ekwestriańskiego? No jest to możliwe, że któraś mogła użyć megaczaru i rozpiździć połowę kontynentu. Jest taka teoria wśród bronis, że Equestria, kucyki, księżniczki, cały ten świat istnieje naprawdę, w realnym świecie, a dokładnie w innej rzeczywistości, albo w innym wszechświecie, ale istnieje. Bo powiem wam szczerze, co jak co, ale weźcie zobaczcie generację 1, 2, 3, to trochę takie lipne były te stare wersje, no nie? I nagle wchodzi generacja 4, która jest bajkowo zrobiona, pięknie, wszystko normalnie, pyk. Powiem wam tak, według mnie niemożliwym jest tak dokładne zrobienie serialu. Tam jest tyle informacji zawarte w tym serialu, że niemożliwym jest zrobienie tak dokładnego serialu.
i ciągnięcie go 9 sezonów. Historia jest tak dokładnie i dobrze opowiedziana, jakby była opisana w realnym życiu. Niemożliwym jest dokonanie czegoś takiego. Mieliśmy wiele serialów animowanych, które były podobnie zrobione, ale wątek tam był tak kijowy, że dosłownie. A tutaj mamy coś dokładnie zrobionego, że nawet krytycy nie mieli się do czego przyczepić, to tylko mówili o tym. To więc w tym regionie mamy wszystkie lokacje naszych bohaterek. Zefirowe wzgórza, Różkowo i Zefir, ten i ten Zatokę Grzyw, Różkowo i Zefirowe wzgórza. Nie to. O, widzicie? O. Widzicie? To właśnie tłumaczy. To więc tłumaczy, gdzie co się znajduje. Powiem wam szczerze. Powiem wam tak. Ja podejrzewam, że tutaj mogło dojść. A to jest jeszcze lepsze. Że tu mogło dojść do jakiegoś, nie wiem, takiej jakiejś potężnej potyczki, gdzie ona zniszczyła połowę kontynentu. Że właśnie ta potyczka zniszczyła połowę kontynentu i naprawdę problem niesamowity był. Jak sami widzieliście, pokazałem wam to, że naprawdę coś jest nie tak. Ktoś na Reddicie nawet zrobił. Pozaznaczał wszystko. No, trochę jest to możliwe. G5 lokacją. Powiem szczerze, teorii jest bardzo dużo. Powiem wam naprawdę szczerze. Naprawdę powiem wam szczerze, że teorii na temat tego, co tu się odwaliło, jest niesamowity umór, dosłownie. No w sumie to tak, powiem wam szczerze, że to ma sens, jeżeli odwrócimy tą mapę, to tak, to zgadza się. Wszystkie lokacje się zgadzają. Jeżeli tą mapę Equestria odwrócimy w drugą stronę, na bok, to wszystkie lokacje się zgadzają dosłownie. No. To ja mam taką rozkminę. Co się stało z północą krainy, a także co się stało z jej południem? Czy wojna opalin Arkeiny spowodowała taką zniszczenie z Twilight? Może cofnijmy się do początku, co poszło. Ogólnie teoria zakłada i cała historia mniej więcej, że jednorożec zabił magią ziemskiego. I tam narastały konflikty pomiędzy trzema rasami. No i Twilight Sparkle, wiedząc, że to doprowadzi do wojny, tej niesamowitej, skupiła całą magię w krysztale kucyków ziemskich, w którego posiadanie wszedł Argyle, ojciec Sunny, w kryształ jednorożców, który był w herbaciarni u Alfabitela, i kryształ Pegazów, który był zawarty w koronie królowy Haven w Zefirowych Wzgórzach. No i po połączeniu tych wszystkich kryształów właśnie magia powróciła do całej krainy, co mamy w nowym pokoleniu. I problem zasadniczy jest taki, że przekaz Twilight Sparkle pojawił się potem jako hologram, że ostrzegała przed opaliną Arkaną, że ona będzie chciała dokończyć robotę. I tak dalej. No powiem wam szczerze, w dalszych rozdziałach na Netflixie i odcinkach może być możliwe, że wreszcie wyjaśnią nam cały wątek, jak to się zaczęło i od czego to się zaczęło, bo ja też jestem bardzo ciekawy i może być to bardzo ciekawe, więc mam nadzieję, że wy też na to czekacie. Okej.
Trzymajcie się, na razie. No i kończymy z tym tematem.